Hej, Ola Koźlak, a ze mną jest Nikita. Siemaneczko. Jak po konferencji? No, były emocje. Spory, bo zauważam, że nawet wyszłaś ze sceny. Co spowodowało twoje wyjście? No, po prostu jej takie perfidne po prostu kłamstwa. No, najpierw ona się sama gubi. Najpierw się przyznaje, że jej znajomi piszą coś tam i nagle zaprzecza i... No nie wiem, no po prostu dużo emocji mi towarzyszyło w jednym momencie za dużo, no i potrzebowałam chwili przerwy. No jak wróciłaś, to też się przez dłuższą chwilę nie odzywałaś. Byłaś zestresowana, czy jeszcze bardziej taka smutna, nie wiedziałaś, co masz powiedzieć? Może nie tyle, że nie wiedziałam, po prostu byłam troszkę przybita. A powiedz mi, cała ta afera z tym filmikiem, o co tam dokładnie chodzi? To wyszło w sumie teraz? Tak nagle? To wyszło na roast, ale poruszyliśmy to tutaj ze względu na to, że no po prostu jest... No jest tutaj. No o co chodzi z filmikiem? No jest facet, który ewidentnie zna Monikę, mówi o niej moja koleżanka Monika, mówi, że z nią wcześniej rozmawiał i po prostu zaczął mnie zastraszać, że mam ją przeprosić albo rozpęta mi piekło na ziemi. Przeprosiłam, no a mimo wszystko to dalej trwa. Dalej jestem zastraszana, mam się obracać za siebie. Grozili mi, to życzyli mi, żebym tutaj dzisiaj nie dojechała i no, dużo się dzieje, za dużo jak dla mnie. Monika też w momencie, w którym ty się wypowiadałaś, nie dawała ci jednak tak dojść do głosu. Myślisz, że czym to było spowodowane? Tym, że chciała mnie przekrzyczeć, bo jednak ma coś na sumieniu. Myślisz, że, bo ona chyba mówiła o tym, że ta sprawa trafi do sądu czy na policję, że gdzieś to zgłosiła, że ty mówisz no nieprawdę. Myślisz, że jesteś przekonana, że mimo, że będzie taka sytuacja, wygrasz tą sprawę? Tak, ale rzeczywiście, że tak. Masz na to jakby takie mocne dowody i potwierdzenia? Myślę, że tak. Także ja się nie boję tej policji, może zgłaszać. Walka w sumie już w sobotę. Jakie nastawienie? Trochę cię to zdołowało? Czy jednak taki chwilowy kryzys i już jutro jak wstaniesz, będzie okej? Dała mi jeszcze większego powera, żeby za wszystko, co mi zrobiła, po prostu dostała w oktagonie i tak jak mówię, oktagon sam zweryfikuje. Masz już jakiś pomysł, plan walki? Ale rzeczywiście, że tak. Okej, zostawiamy to w tajemnicy. A powiedz mi ogólnie twoje treningi. Ciężko trenujesz, jak ci idą? Trener jest zadowolony? Trener myślę, że jest bardzo zadowolony. Mówi, że mam świra, że mam dryg do tych treningów. No i no, że ją rozniosę po prostu. Okej. Powiedz mi w sumie ogólnie samopoczucie, jak u ciebie? Słabo, ale dojdę do siebie i lecę z tematem dalej. No to super, myślę, że to by było na tyle, ale mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo mamy ze sobą rękawice. Dziękuję. I czy byłaby opcja, żebyś podpisała rękawice? Ja ci tutaj daję marker i otrzymasz w ramach mały prezencik od nas. O, fantastycznie. Mamy piękny podpis Nikoli. I prezent. Mamy. Proszę bardzo. Dziękuję. Będziesz mogła trenować przed snem troszeczkę. Także co? Życzę ci powodzenia i dziękuję.